Witam serdecznie. Zbliżają się walentynki. To dzień, kiedy szczególnie okazujemy sobie uczucia. Miłym dodatkiem w tym dniu będzie taki prezent. Motyl lub kwiatek. Pokażę, jak to łatwo i szybko wykonać. Będą nam potrzebne dwa kwiatki różnej wielkości, bibuła, wycięty listek, wycięte serce na życzenia i lizak oczywiście. Także zaczynamy. Kwiatki, żeby taki miały efekt wygiętych liści, wystarczy nożyczkami przeciągnąć po każdym tym płatku. Teraz składamy jeden kwiatuszek na drugi. Tutaj możemy sobie podkleić trochę taśmą, żeby płatki nie spadały. I owijamy. Tak mniej więcej w połowie wysokości dokładamy listek. Się lepiej trzymał, też można troszkę kleju użyć. I dodatkowo przymocować tą bibułką. I do końca okręcamy. Karteczka z miejscem na życzenia. I kwiatuszek gotowy. Teraz pokażę, jak zrobić takiego motyla. Do wykonania dowolny kształt motyla. Bibułka, również karteczka na życzenia, lizak, dziurkacze, takie z motywami walentynkowymi najlepiej. Także zaczynamy. Podłóżcie sobie kartkę, jakąś grubszą pod spód, bo trzeba tutaj zrobić dwa nacięcia. Teraz przez to. A nie, jeszcze najpierw owinąć tą łodyżkę owijamy bibułką. I przekładamy przez te nacięcia. I podstawa naszego motylka już jest gotowa. Teraz możemy go, o tak wygląda, ozdobić. No, na przykład z kolorowych papierów
powycinać serca. Tu mam jeszcze inne kolory. Kolory są dowolne, kto jakie chce. I przyklejamy na naszym motylku. Takim dziurkarzem możemy tutaj dodatkowo jeszcze coś wyciąć. Taki amorek fajnie wygląda. I jeszcze karteczka na życzenia. Taki nasz motylek. W naszej bibliotece są dostępne różne książki z wierszami, z życzeniami na tą akurat i na wszystkie inne w zasadzie okazje. Ale te, które tutaj wybrałam na dziś, super nadają się właśnie na walentynki. Także zapraszamy po książki, jeśli ktoś jeszcze nie ma własnych życzeń, i zachęcam do robienia takich miłych prezentów. Dziękuję.